Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o kolorze brązowym. Słuchajcie, a wy wiecie, jaką porą roku liście spadają z drzew? Kto z was wie? Jesienią. Bardzo dobrze. Jesienią liście spadają z drzew. I tematem dzisiejszego naszego pokazu jest właśnie jesień, która brązem namaluje liście spadające z drzew. Na początek posłuchajcie piosenki, którą przygotowały dla was 5-latki pod tytułem Malowała jesień. Posłuchajcie teraz wiersza pani Wandy Chotomskiej pod tytułem Brązowa piosenka. Kasztany są brązowe, ten kolor lubi wielu, prawdziwe sztarnboże. Brązowy ma kapelusz, brązowy dym oddali, brązowy są miś, a kiedy się opalić, brązowy będzie dziś. Brązowy mały szczeniak, brązowe buty nowe. A konie? Zmieńmy ten, też często są brązowe. Nie żaden to przypadek, brązowy świeży chleb, wycinasz czekoladę, brązowa bywa wtedy. Brązowo w ciepłych klejach, pustynia w słońcu świeci. Na przykład na Hawajach brązowe wszystkie dzieci. Brązowy chlust pod los. Brązowy mały jest. Wakacje tu z zapasem brązowy będzie stać. A teraz zapraszam po jednej osobie z każdej grupy. Może ciocie niech wybiorą. Bierzecie pędzelki do rączki, tutaj na talerzykach macie klej, musicie tego liścia pomalować klejem, a potem przyklejacie kuleczki. Dobrze, dziękuję bardzo.
odłożymy liście, żeby wyschły. Brawo, poprosimy. Brawo, idziemy układać puzzle. Elska, tak? Filip, nie? Uwaga, waszym zadaniem będzie na początek ułożyć puzzle, a potem je przykleić. Waszym zadaniem, słuchajcie, będzie dodmuchać tego liścia do tej liny. Czyli kładziecie liścia na podłodze. Owoc, który będzie pomączony w czekoladzie, a wy musicie odgadnąć, co to jest za owoc. Dobrze? Wynik, wiesz może, co to jest za owoc? Czekolada. Czekolada, ale jakiś był owoc, słuchaj, w tej czekoladzie zamoczony. Wiesz może, co to jest za owoc? Banan. Banan. Bardzo dobrze. Brawo. Jak domyślasz się, co to może być za owoc? To było jabłko. Brawo. Było jabłko. Bardzo dobrze, kiwi! Bardzo dobrze, mandarynka. To pierwszy zje. Oliwka i tutaj Karina kończy. Prowadzimy eksperyment, czyli pomieszamy ze sobą trzy kolory i spróbujemy otrzymać kolor brązowy. Tutaj dodam kolor jaki? Żółty. Żółty. Potem dodamy koloru troszeczkę. Jaki to jest kolor? Niebieski. Przepraszam. I kolor? Czerwony. Czerwony. Tu mam, słuchajcie, słoik z wodą. Dodam troszeczkę barwy żółtej. Teraz niebieską. Teraz dodam czerwoną. Czy
Czy otrzymaliśmy kolor brązowy? Tak! Bardzo dobrze. Czy wy znacie może te grzyby? Tak. Tak, kolory. Każdy są trujące. Ale które są te trujące? Które mają jaki kapelusz? Jakiego koloru? Czerwonego. Czerwonego w białe kropki. To są grzyby trujące, których nie zbieramy i nie niszczymy, słuchajcie. A te brązowe to są jakie grzyby? Jadalne. To są grzybki jadalne. Waszym zadaniem będzie zebrać tylko jadalny grzyb jak najszybciej. Brązowego, zgadza się. Słuchajcie, każdy z was ma szczypce i koszyczek. Waszym zadaniem będzie zebrać, włożyć za pomocą szczypiec kasztanka do koszyczka. Szczypce? Bartka, mamy 29, tu Adasia 37. Brawo, Adaś! I wybiorę sobie po jednej osobie z każdej grupy, żeby wylosowała zagadkę dla swojej grupy. Mocno, ciągnij, mocno. Brawo. Uwaga, zagadka na trzylatków. Ma nóżkę, nie ma buta. Ma kapelusz, nie ma głowy. Czasem gorzki i trujący, częściej smaczny jest i zdrowy. Dla całej grupy. Grzyb. Bardzo dobrze. Słuchajcie, macie trudną zagadkę. Ten żarłok ciepłym futrem pokryty przez całą zimę śpi jak zabity. Prawdopodobnie z tego powodu, że w zimę pszczoły nie robią miodu. Niedźwiedź! Brawo, niedźwiedź! Po zmieszaniu farb żółtej, niebieskiej i czerwonej powstaje kolor... Brązowy! Bardzo dobrze, kolor brązowy. Upadł nagle z drzewa, leży na trawniku, w brązowym ubranku, w kolczastym płaszczyku. Wezmę go do domu, rozbiorę z płaszczyka, dodam patyczek i zrobię konika. Kasztan, bardzo dobrze! Wybierzemy króla i królową. Brązowej krainy. Alicja Duda, zapraszam. Alicja na środek, proszę bardzo. Królową brązowej krainy, a królem zostanie Olek. Zapraszam, Olek. Bye.